We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a lot of friends, fill up the car till it bends because we wanna. Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale, w pierwszym prawowitym vlogu z Polski. Wstaliśmy rano, ogarnęliśmy się i za chwilę uciekamy na pobranie krwi, bo jak zaczynać urlop, to z przytupem. I mam już całą listę badań, które muszę zrobić, które musi zrobić Marcin. Oraz chciałabym znaleźć kosz. Taki kosz na prezenty, potrzebuję również celafon, dlatego że przywieźliśmy sporo prezentów, zwłaszcza dla naszych mam, i stwierdziliśmy, że zamiast kupować, to będzie spóźniony prezent na Dzień Matki, o tak. I zamiast kupować i wysyłać cokolwiek, to my zbierzemy takie prezenciki podczas naszego Eurotripu i wtedy to wszystko fajnie zapakujemy i damy w ramach prezentu. Mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie, tylko potrzebuję właśnie tego kosza, a nie mam pojęcia, gdzie mogę coś takiego kupić i szkoda, że mi nie pomożecie, bo ten vlog pojawi się później, ale zobaczymy, może gdzieś wygoogluję, może gdzieś coś będzie dostępne. Dobrze, zróbcie sobie kawkę, herbatkę i rozpoczynamy urlop w Polsce. Ostatni etap naszego urlopu, bawcie się dobrze, miłego dnia i zaczynamy! Dzień dobry, panie Marcinie. Ahoj. Znowu jesteś w samochodzie. Szok. Wyspałeś się? Tak. My już jesteśmy po pobraniu krwi. No sam się obudziłem chyba. Tak? Nie. Budzik nas obudził. Nie. Mój budzik wyrwał. Nie wiem. Ale... Mnie na pewno zasnął. Tak czułem, jakbym się sam. Tak przy okazji przypomnę, że warto się... obudził to w dobrym momencie. W dobrym momencie, że jesteś wyspany. Tak przy okazji przypomnę, że warto się badać. Co najmniej raz w roku. My już jesteśmy po pobraniu krwi, byłeś dzielnym pacjentem. Oczywiście, dobrze. Bardzo, bardzo ładnie ci poszło. Tobie też. A dziękuję. Już teraz to nie ma żadnego problemu. Kiedyś bardzo się bałam. Nie masz problemu z igłami? Już. Już nie. Zastanowiłam się. Nie, już przyzwyczaiłam się do pobierania krwi. Robię to na tyle regularnie, że... Już tak jakoś nie wiem. Spowszedniało mi to. To tak jak z wizytą u dentysty. O, też bo raz na pół roku. Na tyle regularne, że idziesz i... Jak do siebie. Idziesz jak do siebie i wiesz, i się niczego nie boisz i tak dalej. No. A to też nas czeka jeszcze. Więc tak, pobranie krwi odhaczone. Tak, no całkiem spoko, tylko jedno badanie muszę zrobić jeszcze gdzie indziej i to nie jest fajne, no ale cóż, bywa. Skąd mogliśmy wiedzieć? Oj, tam drugiej na będzie. Ja lubię raz mieć porobione wszystko, dziękuję, do widzenia, nie, że trzeba kurczę, chodzi do 10 różnych punktów. A z racji tego, że już było za późno, to już tak średnio. No ale cóż, druga rzecz, którą mieliśmy zrobić, to kupiliśmy kosze. Nie do końca o to mi chodziło, ale myślę, że wyjdzie całkiem spoko. Nasza koncepcja prezentowa, prezenty dla mam, tak? Będziemy, właśnie wracamy do domu, kupujemy kawkę, wracamy do domu, pijemy kawkę, jemy śniadanko i bierzemy się za pakowanie prezentów. Pokażę wam, jak to wygląda, bo myślę, że to całkiem fajny pomysł, więc może ktoś potrzebuje inspiracji, a no, ja bym była zadowolona, jakby ktoś coś takiego dla mnie przygotował. Jakbyś ty dla mnie coś takiego zrobił, to jestem bardzo zadowolona. Na czym się zastanawiasz? Otaczająca to rzeczy jest. No spokojnie, zobaczysz, aż się zdziwisz. Zdziwisz. Tak myślę, jestem o tym przekonana. Ja jestem w stanie sobie przypomnieć, co tam jest. Tam jest mnóstwo rzeczy. Mnóstwo. I wam pokażę właśnie, co kupiliśmy w ramach prezentu dla mam. Tak, mamy kosze, mamy celafon, mamy wstążki, kokardkę, papier, wszystko jest. I Barbie też będziemy owijać. No, też trzeba owinąć. No, dla czterolatki no to trzeba owinąć to tak, wszystko w papier. Przecież to jest najważniejsze. Wiesz, palicho Barbie, ale... No nie palicho Barbie, bo wiesz... To było wybrane, wiesz...
także my wracamy już do domku, tak spoko, 10:50. Jest naprawdę wcześnie. Więc, a potem jeszcze do ciebie na obiad, tak? To jest. Polski obiad, ale powiem wam, że wczorajszy obiad mojej mamy to był po prostu wybitny. I tak mi brakowało takiej polskiej kuchni, polskiego domowego obiadu. Rewelacja. No, wrócimy. 5 kilo ciężsi z tych wakacji. Będzie trzeba znowu spalać. No, ale tutaj sobie nie odmawiamy. Chociaż widzisz, tak jak jechaliśmy, to nie jedliśmy jakoś nie wiadomo ile, nie wiadomo jak ciężko, czy no, ale trochę mięso. Od czasu do czasu, ale mięso to wiesz, to jest białko. To też musisz sobie dostarczyć, tak? Bardzo ważny budulec. No pizza. Węgle z pizzy. Pizza, makarony. Chociaż to ciasto też nie było nie wiadomo jakiej grupy. Nie, to wszystko było pyszne. Ja niczego nie żałuję. Na urlopie jedynie lody. Ale ty brałeś po 3 gałki, ja brałam tylko po jednej, więc ja niczego nie żałuję. Wszystko mi smakowało. A do formy sprzed wakacji na pewno wrócimy. Tak wyglądają kosze, które udało nam się kupić w Auchan. Są całkiem cute, całkiem ładne. Tylko nie o to mi chodziło. No ale cóż, myślę, że powinny dać radę. Tutaj mamy celafon, papier do pakowania prezentów, kokardeczka, wstążeczka. Może troszeczkę przesadziliśmy, ale chcieliśmy każdego obdarować i tak to wygląda. Zaraz będziemy chować. I tak, mamy tutaj kawę, mamy makarony prosto z Włoch, kawę z Włoch, sery, są różne mieszanki przypraw, czekolady z Szwajcarii, mamy jeszcze więcej makaronów, tutaj ciasteczka na przykład z Ansi, magnesy, bardzo dużo magnesów, bo i moja mama zbiera magnesy z naszej podróży i Marcina mama, tutaj znowu jakaś czekolada, o. Te obieraczki podobno są genialne ze Szwajcarii, więc sprawdzimy. Tutaj herbatka z Czech, z Flora z Anglii. To jest przepiękne. Łyżka na łyżki z Werony. No zobaczcie, uwielbiam taką lokalną ceramikę. Tutaj mamy... Co tutaj jest? Ej, co tutaj jest? Co tu jest? Weź to otwórz. A, masz. A wiedziałam, że jeszcze coś będzie. Tutaj mamy musztardy z Dijon. Oczywiście. Nasze pistacjowe kremy, które kochamy, uwielbiamy. Coś to ja ci kupię, niespodziewanie. A co to jest? Minimudolka. A, mydełka cytrynowa. One wyglądają jak cytrynki. A, i tutaj jest sirnione, ale to jest moje, to wam jeszcze pokażę. Czekolady, co tutaj jeszcze jest? Poczekajcie, no kawa nasza. Czekolady dla mniejszych osób. Tutaj kolejna musztarda, jakieś piwo lokalne, oliwa z oliwek z miejsca. Czekajcie, chcę to wyciągnąć. Nie mogę jedną ręką, pomóż. O, oliwa z oliwek. Z winiarni, w której mieszkaliśmy przez te 3 dni. Tutaj jest znowu makaron. O, to pokaż. To jest przepiękne. Tutaj pani zapakowała, bo Marcina siostra i jej partner uwielbiają robić pizzę, więc... Talerz do pizzy, proszę bardzo, prosto z Werony. No i to w sumie tyle. Teraz wszystko pakujemy, rozkładamy, sprawdzamy co komu co. I będzie pięknie. My tutaj ogarniamy, ale zobaczcie, rzucę wam szybko okiem, jakie piękne magnesy udało nam się zdobyć. To nie są wszystkie, nasze są schowane. Ale no zobaczcie, który jest twoim ulubionym? Pokaż. Marcinie, który podoba ci się najbardziej z tych wszystkich? Według mnie... Ten mi się bardzo podoba. Ten jest piękny, nie? Innsbruck w ogóle, zobaczcie, z takimi zawieszkami. I tutaj jest jeszcze Switzerland z takimi szyszuniami. Jakie piękne. No i musztarda z termometrem. I musztarda, wiadomo, Dijon. Tutaj wagoniki. No pięknie. No i cytryny, garda. Śliczne. Dobra, chowamy dalej. A tutaj już pomału to nabiera kolorków. Według mnie wygląda to całkiem zacnie. Delikatnie się różnią te kosze. Ale co ty powiesz na to? Fajnie, co? Ale super to wyszło. Ładnie niż się spodziewałem. Tak tylko z bliska wam pokażę. Mniej więcej z każdego kraju coś. Z całej naszej podróży suweniry. Myślę, że naszym mamom zrobi się miło. Zobaczymy. Może uda się nawet nagrać jakąś reakcję? No, dobra. Jeszcze pakujemy w telefon.
A zobacz. Ta-da! Ale koszyk. Ojejku, kochany, ja nie mogę. Coś takiego. Ojej, jest tam łyżka. Dzisiaj czujemy się, jakbyśmy byli świętymi Mikołajami. Lato. Ale... Gwiazdka w maju. Gwiazdka w maju. Gwiazdka w lipcu. Ale reakcja była fajna. Nie? I to jest zawsze miło. Jakoś, nie wiem, dawanie prezentów sprawia większą frajdę niż dostawanie. Chociaż ja lubię dostawać prezenty, ale uważam, że dawanie naprawdę i jeszcze takich spersonalizowanych rzeczy, takich wyjątkowych rzeczy, to radość jest podwójna. Ogólnie polecamy się. My możemy przywozić takie prezenty, więc jeśli chce ktoś nas wysłać za granicę, to my bardzo chętnie przywieziemy, my wszystko znajdziemy, ale serio. Mama fajnie zareagowała i mam nadzieję, że twoja mama też fajnie zareaguje, ale chyba o to nie musimy się martwić, nie? Bo no, powiem wam, że to jest ekstra. I to jest też, nie wiem, dla mnie to jest wyjątkowe, bo w każdym miejscu musieliśmy o kimś pomyśleć i rzeczywiście coś tam jeszcze, a to dla tej osoby to, nie? I tak jak to rozłożyliśmy, to jednak było troszeczkę tych rzeczy, co? Nie spodziewałeś się, bo Maciej się przestraszył, że w tym koszu to nie będzie nic. A tutaj proszę. Kosz jest praktycznie pełen. Proste magnesiki, moja mama już magnesy sobie powiesiła na lodówce. Jeszcze co to było? Magnesy. Tak, tak. I powiesiła sobie już na lodówce, więc jej kolekcja również się powiększyła. Mamie też ta łyżka się spodobała bardzo z Werony. Nie? Ta łyżka, to widziałam i na co jeszcze tak zwróciła uwagę? Na oliwę z oliwek? Ogólnie tak, herbata taka, wiesz, uspokajająca, żeby się nie denerwowała za bardzo. No, powiem wam, że no fajnie tak, fajnie. I teraz czekam na reakcję twojej mamy. No powiem ci, gangścisz, Marcinie, to będzie ta chyba. No nie wiem. Słuchaj, nie, tak, to jest ta. Nie. To jest ta. To jest ta. Nie ci mówię, że to nie, to nie jest ta. Taka porządniejsza. To nie jest ta, to jest ta. To jest taka. Wobbly? Taka chyba. Pokazasz. Słuchajcie, kupujemy suszarkę, potrzebujemy jeszcze jedną. Mamy misję, a w sumie? A ta? Twoja z takim czerwonym jest tym tutaj, masz takie czerwone przecież. Ale to jest przecież kwadrat, no jaką ty wybrałeś? To nie ta. Poczekaj, trzeba powyciągać mi trochę. Nienawidzę mnie tutaj. Nie, to czekaj, to będzie ta. To będzie ta? Nie, to nie będzie ta. To jest też inna. To nie jest ta. Dobra, sprawdź tamtą. Urządziliśmy sobie spacerek, słuchajcie. Tak wokół lasku. Niedaleko domku i powiem wam, że wszystkie kraje są piękne, ale Polska też jest piękna, Polska też zachwyca, zwłaszcza jak jest blisko tak natury, ta zieleń, te ptaszki ćwierkające, kukułki, no rewelacja. Prawie mamy zachód słońca i jest naprawdę fajnie, co tam? Tam ludzie chyba coś wycinają, jakiś no. Chrust? I słuchajcie, no zobaczcie, mamy prawie golden hour. Jest to światło. O, mamy to. No jest pięknie. I teraz co? Bo jesteśmy po obiadku jednym. Jedziemy na obiadek drugi. Bo tak szczerze, nie mam ochoty na żadne restauracje, knajpy i tego typu rzeczy. Nie wiem jak ty. Też nie. Wiem, że jakoś tak... Totalnie. Jedynie co, to do kawiarni na jakąś dobrą kawę? To chętnie. Obiadek u mamy jednej albo drugiej. To... Ale obiady są wybitne. No brainer. Mieliśmy buraczkową. Z ziemniaczkami, kapustka młoda, z boczusiem, pycha. U mamy czeka zupa dyniowa. No tak, ale nie jedliśmy tego ze schabowym i z tym jeszcze i kotletami. Tak. Zupa dyniowa czeka u mamy, udka z kurczaka i ziemniaczki. Więc ja czuję się teraz jak na takich prawowitych wakacjach. Zobacz, jak to jest ładnie. Ale patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to, bo zaraz bateria mi siądzie. Patrzcie na to. Jest pięknie. Ale zobacz. No. You got the white knuckles holding on it tight. Keeping your feelings bottled up inside. Head in.
for a collision and then now to really live you gotta die breathe in breathe out hey come 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 alive trak 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 no dawaj jest jeszcze jedna będzie to jest jedna tak leciutka. Dziękować. Prosić. Jest. Robimy mama mały hol domowy. Robimy mały hol domowy. Zrobiliśmy mamie zakupy, bo potrzebuje. Do ciebie też mówię. Potrzebuje nowej suszarki i wiecie co? U mnie sprawdza się tak dobrze Wileda, że kupiliśmy Wiledę. Oczywiście na WhatsApp. Rozmawialiśmy, sprawdzaliśmy, czy będzie pasować, czy też nie. I zobacz, mama, wygląda tak. Tak powiem ci, że całkiem wydaje się stabilna, mocna. Zobaczymy, sprawdzimy, przetestujemy. Jeśli mieliście, dajcie znać, Wileda Softcare. I ma 21 metrów, ma, no tak. No, 21 metrów, w sensie te wszystkie żeberka, to wszystko, tyle rzeczy można teoretycznie pozawieszać, więc sprawdzimy. A druga rzecz, jaką kupiliśmy, to sobie otworzymy innego dnia, bo byłam też w paczkomacie. W ogóle jestem w szoku, jak szybko tutaj paczki przychodzą. I zobaczcie, tutaj mam jeszcze, bo to też świetnie się u nas sprawdza, to stwierdziliśmy, że również mamie by się przydał taki mop, a że ona ma dużo podłóg do wymopowania, to wymieniamy na coś nowego, na coś fajnego i to jest Wileda Turbo Mop 3-in-1 Microfiber. I rzeczywiście to jest świetne, serdecznie Wam polecam. I jeszcze przywieźliśmy Wam jedzą Florę, której nie zna, więc będzie sobie testować i mam nadzieję, że będzie zadowolona, bo inaczej będzie mi przykro, więc tak. Mini hol domowy dla mojej mamy, jest suszarka, w ogóle lubię firmę Wileda, wiecie o tej fioletowej ściereczce, ona jest świetna, więc tutaj również, no, tak to wygląda. No mamy nas rozpieszczają, zobaczcie, zupa dyniowa, krem, wygląda przepysznie, tutaj są nasiona słonecznika, tak? Słonecznika i dyni? I dyni. I dyni, słonecznika i dyni, słuchajcie, ogórki kiszone, swojskie? Czy ze sklepu? Przyznaj się, przyznaj się. Ze sklepu. Ze sklepu, dobra. Myślę, że i tak będzie ok. I udka z kurczaka, tak? I ziemniaczki. O, ziemniaczki polskie najlepsze. Smażone. Marcinie, smacznego życzę. Smacznego. Zobacz, znowu musisz jeść. Tak wyglądają urlopy w Polsce. Ojej. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że w tym miejscu będziemy się żegnać w większej ilości zbliżających się vlogów. Nie mam pojęcia, ile ten film trwał. Jeśli był krótki, to mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał. Jeśli był długi, to mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Ale miło mi się nagrywa vlogi w Polsce, miło mi się nagrywa vlogi podczas urlopu i to jest swego rodzaju dla mnie pamiątka. Mogę zobaczyć, jak spędzałam ten czas, co robiłam, co się działo. Oczywiście nie wszystko Wam tutaj pokazuję, wiadomo, ale jednak fajnie uwiecznić takie miłe, przyjemne momenty. Kosze się podobały, prezenty się podobały, jeszcze kilka odwiedzi przed nami, więc mam nadzieję, że innym osobom nasze prezenciki również przypadną do gustu. A teraz co? Teraz, jak widzicie, jestem już w łóżku i to przed północą. Chyba pierwszy raz podczas urlopu idę spać o tej porze, więc jest mi podwójnie miło, bo mam nadzieję, że się wyśpię, chociaż budzik mam nastawiony, nie ma to jak urlop, budzik mam nastawiony na 6 rano. No ale cóż, muszę jeszcze zrobić jedno badanie, którego nie mogłam wykonać w tym punkcie, w którym dzisiaj byłam, więc jutro rano kierunek Toruń i inne rzeczy będą się również działy po drodze, więc oczywiście na kolejnego vloga Was zapraszam i nawet tak sobie myślę, że jeśli ten vlog trwał troszeczkę krócej, to myślę, że i tak widzimy się codziennie, prawie że w lipcu, od poniedziałku do piątku. Więc mam nadzieję, że spotkamy się jutro i może jutro ten vlog będzie dłuższy. A poza tym, takie krótsze vlogi chyba też są fajne. Dajcie znać, jaka długość vlogów takich codziennych Wam odpowiada. Czy powinny być na przykład powyżej 20 minut, a poniżej 30, a może powyżej 30, może powyżej 40 albo poniżej 20 minut.
Napiszcie koniecznie, bo jestem ciekawa waszego zdania. Ja zawsze nagrywam w zależności od tego, ile mam rzeczy do pokazania, co mam do powiedzenia, co się dzieje, chociaż wiecie co, jak jest urlop i jest tak intensywnie, to nie ma czasu czasami, nie ma czasu czasami złapać za aparat i coś nagrać, coś powiedzieć. Pamiętam o tym, a potem nagle coś się dzieje, dzieje się życie i po prostu jest flow. Więc tak, mam nadzieję, że i tak miło wam się dzisiaj ze mną spędzało czas. Widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym vlogu, chyba że dzisiaj jest piątek, no to poniedziałek, ja już stwierdziłam rachubę. Nie mam pojęcia, jak te vlogi lecą. Mam tutaj swojego Kindla, będzie czytane i chciałam wam coś jeszcze powiedzieć, ale zapomniałam. A, wiem, wiecie co, tak sobie myślę, że idę teraz spać, jest przed północą i tak troszeczkę tęsknię do moich rutyn i przyzwyczajeń, bo te ostatnie dni, jak widzicie, one są bardzo intensywne, dużo się dzieje i też fajnie, że najpierw było zwiedzanie, najpierw był cały Eurotrip, teraz jesteśmy w Polsce, więc możemy sobie wychillować, a potem wrócimy do siebie i możemy wrócić do tego naszego fajnego, codziennego życia, które też lubię. I tak sobie myślę, że właśnie i to jest fajne, ale fajnie jest też odpocząć, ale fajnie jest też wrócić do tego, co się lubi, więc wiecie, jeszcze chwilę tutaj pobędziemy, my nie wracamy za 2-3 dni, ale tak sobie myślę, że no doceniam to, co mam, staram się być tu i teraz i to jest naprawdę super, dlatego jest mnie mniej na mediach społecznościowych, ale taki detoks, jak wam mówiłam, na pewno mi się przyda. Aha, wiem, co chciałam powiedzieć, że tęsknię właśnie za tych swoich rutyn, tęsknię za aktywnością fizyczną, tęsknię za swoim, chociaż wiecie co, chciałam powiedzieć, że za swoim jedzeniem, ale tutaj jest bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre. I w ogóle na tym urlopie jemy same pyszności, niczego nie żałuję. Dobrze, żegnam się z wami, życzę wam przemiłego dnia, jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. I widzimy się już niedługo, bardzo niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie, pa!